Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, poruszymy sobie dzisiaj pokrótce dwie kwestie. Pierwsza to troszkę o kalwinizmie w wydaniu tutaj naszego drogiego pastora Rafała Kowalskiego, który no, oficjalnie jest teologiem zielonoświątkowym, ale też jest kalwińskim. Tak więc jest taki zielonoświątkowo-kalwiński pastor. Pod ostatnim nagraniem nasz kochany Rafałek napisał, że o łasko przezająca, więc że to jest kalwinizm, tak? Że głoszę kalwinizm, tak? Church. I zadaje pytanie, czy łaska uprzedzająca jest za darmo, jest suwerenna, czy człowiek musi na nią zasłużyć. Ja zawsze mówiłem, że człowiek sam się nawraca. Przede wszystkim nigdy nie mówiłem, że człowiek sam się nawraca. Tylko zawsze mówiłem, że nawrócenie jest aktem ludzkim w odpowiedzi na łaskę Bożą. I bardzo często powtarzałem we wczorajszym nagraniu też, że Chrystus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak, a więc to, co czynimy, czynimy z pomocą Chrystusa. Zawsze to podkreślałem, zawsze podkreślałem, że łaska jest darmowa. Myśmy sobie nie zasłużyli na to, żeby Chrystus zszedł na ziemię, oddał za mnie życie i otworzył mi bramy raju. To jest za darmo, tak? I tutaj takimi tekstami, wpisami pan Rafał pokazuje, że bardziej niż zielonoświątkowy czy kalwinista jest po prostu zielony. Zielony, jeżeli chodzi o teologię kalwińską, zielony, jeżeli chodzi o naukę katolicką. Dlaczego? Ponieważ teologia kalwińska absolutnie nie zakłada żadnej łaski uprzedzającej, nie zakłada żadnej odpowiedzi ze strony człowieka, tylko po prostu Bóg przychodzi, gwałci człowieka, wybiera go i bo człowiek nie ma wolnej woli, tak? To głosi kalwinizm, to głosi pastor Lewandowski, to głosi pastor ten z Reformeli, tak? Jasiewicz, tak? A więc to są tacy rasowi kalwiniści i oni to głoszą. Rafałek nie rozumie kalwinizmu, tak samo jak nie rozumie katolicyzmu. Bo no, jest oficjalnie zielonoświątkowy, ale pokazuje, że jest zielony, czyli że nie kuma nic ani z kalwinizmu, ani z katolicyzmu, a to co pisze, to pisze tylko po to, aby było antykatolickie. Natomiast katolicyzm głosi, że łaska, zresztą katolicyzm, to jest Słowo Boże i Chrystus i apostołowie, tak? Chrystus daje łaskę uprzedzającą, tak? Udziela człowiekowi łaski uzdalniającej człowieka do odpowiedzi na jego miłość. I tutaj jest rzymskokatolicka nauka, nie kalwińska. Właśnie do tego potrzeba ludzkiego aktu, żeby na tą łaskę uprzedzającą, którą Bóg darmo daje każdemu, człowiek w sposób wolny odpowiedział, przyjął. O tym przyjęciu pisze święty Paweł. Prawda, że stał się tym, kim się stał, dzięki łasce Bożej. Do Koryntian apeluje, nie przyjmujcie łaski Bożej na próżno, tak? Czyli można przyjąć łaskę Bożą na próżno, można się jej pozbyć, jak pisze list do Hebrajczyków. Czyli człowiek uczestniczy w dziele swojego zbawienia. Łaska Boża, łaska zbawienia ukazała się wszystkim ludziom, nawet tym, którzy są w piekle, którzy poszli już do piekła, którzy teraz idą do piekła i którzy pójdą do piekła. Wszyscy mieli łaskę od Boga. Wszyscy. Więc dlaczego są w piekle? Bo w sposób wolny, w taki czy w inny sposób sprzeciwili się tej łasce. I dlatego poszli do piekła, a nie dlatego, że Bóg ich przeznaczył, nie dlatego, że oni tam poszli z powodu grzechu i Bóg im nie dał łaski, prawda, czyli no, odciął ich od swojej łaski, odciął ich od przebaczenia, od swojego miłosierdzia i dlatego idą do piekła. To jest przeklęty kalwinizm, natomiast prawda biblijna jest taka, że człowiek idzie do piekła z powodu, z odrzucenia właśnie tej łaski, która ukazała się każdemu człowiekowi. Każda dusza potępiona w piekle tą łaskę miała za darmo. A więc jeszcze raz, dlaczego poszła do piekła? Bo mając tą łaskę, nie przyjęła jej. Mając tą łaskę, okazała się daremna.
I to się tyczy wszystkich ludzi, hindusów, buddystów, ateistów, muzułmanów, katolików, protestantów, prawosławnych, wszystkich, którzy tam idą do piekła. Bo nawet jeśli przyjmą, no to trzeba jeszcze wytrwać w tym, tak? Nie zbywać się łaski, nie zrywać więzów z Chrystusem, list do Galatów, list do Hebrajczyków. Więc Rafałku, kochany, takimi tekstami pokazujesz, że jesteś zielony zarówno z teologii kalwińskiej, jak i z teologii katolickiej, bo kalwinizm, bo to, co mówię, mówiłem wczoraj, nie jest absolutnie kalwińskie. Bo posłuchaj sobie prawdziwych kalwinistów, odrzucają łaskę uprzedzającą i odrzucają odpowiedź człowieka na łaskę uprzedzającą. Tak? A ja o tym wczoraj mówiłem. Tak? No właśnie. I o tym mówi Kościół, o tym mówi Chrystus, o tym mówią apostołowie. Co masz na obronę swoich bredni? Nic. Prawda? I teraz, moi drodzy, to tyle odnośnie tych mądrych mądrości zielonego Rafałka, naszego kochanego, który nie rozumie kalwinizmu, nie rozumie katolicyzmu, tylko rozumie jedno. Jak napisać, żeby było antykatolickie? To, czy to jest logiczne, czy to jest kalwińskie, zielonoświątkowe, to już nie ma znaczenia. Czy to jest głupie, czy ma sens, to nawet nie musi mieć znaczenia. Bo podstawowym znaczeniem jest to, żeby było antykatolickie. Prawda? Więc reasumując, Bóg uprzedza człowieka swoją łaską, Bóg puka do człowieka. Apokalipsa 3:20, człowiek musi otworzyć. Czyli to otwarcie człowieka, to usłyszenie i otwarcie człowieka jest aktem ludzkim, odpowiedzią człowieka na tą łaskę, którą Bóg daje człowiekowi, pukając do jego drzwi. Bóg jest pierwszy, jego łaska jest pierwsza, człowiek musi odpowiadać na tą łaskę, bądź się sprzeciwić. I o tym mówiliśmy tutaj setki razy. To, że Rafałek nie kuma, no to pokazuje tylko to, że jest zielony. Moi drodzy, drugi taki wątek, który coraz się tutaj powtarza, jak tak sobie wejdę do wpisów, czasami się pojawiają wpisy do nagrań tam sprzed kilku lat, prawda? No i ten argument jest bardzo często, nawet przy ostatnich wpisach, o, my wyrywamy fragmenty z kontekstu, nawet niektórzy pastorzy mówią, o, że wyrywane z kontekstu fragmenty, tak? Dobrze. Tylko jaki jest problem? Problem jest w tym, że oni nie potrafią wykazać właściwego kontekstu. I tutaj, jak już jesteśmy w tym kręgu kalwińskim, no to Bóg nie chce śmierci grzesznika. Przyjdzie kalwinista i mówi, że 3/4 ludzi człowiek, Bóg zostawia na potępienie. A Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył. To jest dogmat. To jest dogmat ex cathedra, można powiedzieć. Taka jest ranga tego fragmentu, tej nauki z Księgi Ezechiela. Dogmatyczna. I teraz przyjdzie jeden pastor z drugim, o, wyrwany z kontekstu werset. To macie zadanie, jeżeli jesteście prawdziwymi, biblijnie biblijnymi chrześcijanami, macie tak skomentować ten werset, tak go wkomponować w kontekst, żeby z tego fragmentu, który jeszcze raz, Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, tak go wkomponujcie w kontekst, żeby wyszło, że Bóg jednak chce śmierci grzesznika. I to jest wasze zadanie. Nie. Zobaczmy, moi drodzy, jaka jest różnica między katolickim zarzutem protestantom, że wyrywają z kontekstu, a protestanckim zarzutem względem katolików, że wyrywamy z kontekstu. Otóż katolik nie wyrywa z kontekstu. Katolik to, co pokazuje, jest spójne z całą resztą Słowa Bożego. Tak? Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Chrystus tak umiłował świat, że go przyszedł zbawić. Protestant, o, wyrwane z kontekstu. I weźmie sobie jakiś tam fragmencik, właśnie wyrwany z kontekstu. On mówi, a przecież tu jest napisane, że Bóg zatwardza serce Mojżesza. O, widzisz?
I co? Czyli Bóg nie chce śmierci grzesznika, a z drugiej strony zatwardza serce Mojżesza, aby go potępić, tak? O, Bóg okazuje miłosierdzie komu chce, a komu nie chce, tak? O, czyli Bóg nie chce śmierci grzesznika, a z drugiej strony Kaziowi okaże miłosierdzie, a Józiowi nie okaże, bo nie chce, tak? Widzicie, protestancki zarzut względem katolików, że wyrywamy z kontekstu, prowadzi do czego? Do sprzeczności Słowa Bożego. Dlaczego? Bo nie rozumieją tych dwóch wersecików, którzy oni wyrywają z kontekstu, tak? Jeżeli to jest wyrwane z kontekstu, jeżeli ja mówię, tak, znaczy stawiam zarzut, że wyrywacie sobie fragment, że tam z listu do Rzymian, że Bóg zatwardził serce Faraona, okazuje łaskę komu chce, tak, i zmiłowanie komu nie chce, tak, że to jest źle rozumiane i wyrwane z kontekstu. Źle przede wszystkim interpretowane. Dlaczego? Dlatego, bo tak postawiona sprawa, jak to protestanci mówią, ile jest w Piśmie Świętym fragmentów, żeby nie zatwardzać serca? Dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, serc swoich nie zatwardzajcie. Tak? A więc Bóg mówi, apeluje do nas, by nie zatwardzać serca, tak? A jednocześnie protestanci biorą sobie fragmencik, że zatwardził serce Faraona, więc Bóg nie chce, żebyśmy zatwardzali serc, a tymczasem ten sam Bóg zatwardza nasze serca. O, to jest właśnie to ścierwo rogate, ale bardziej niż głupota cielca kalwińskiego, to jest głupota kalwińska, która nie potrafi rozumieć Biblii, nie patrząc z perspektywy całego nauczania Słowa Bożego, tylko jeden wersecik, o, zatwardził głowę Faraona i co? Czyli Józiowi też zatwardza serce, tak? I go skazuje na potępienie, tak? A z drugiej strony mówi, żeby serca nie zatwardzać, więc to, co protestanci robią, to właśnie ich fragmenty, wyrwane z kontekstu, prowadzą do sprzeczności z resztą Słowa Bożego. Jeżeli ja tutaj i wielu innych katolików podajemy fragment, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił i żył, nie ma to, nawet jeżeli wyciągniemy ten fragment z całości, to on się wkomponowywuje w całość nauczania Słowa Bożego, które jednoznacznie, bezwzględnie, bezapelacyjnie pokazuje miłość Boga do każdego człowieka. I śmierć, miłość i zbawienie każdego człowieka, całego rodzaju ludzkiego. No Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Kalwinistom to się nie podoba, wyrwane z kontekstu, a jak już komentują, to tworzą definicję, co to znaczy wszyscy ludzie, tak? I znów powracają do tego wersecika, o, okazuje łaskę komu chce i zmiłowanie nad kim się zmiłuje, a zatwardza serca, tak? I sobie to wyrywają głupkowato, nie rozumiejąc natury Boga, nie rozumiejąc przede wszystkim sposobu wyrażania się w tamtym czasie przez naród wybrany, tak? Mentalności tamtego czasu, tego narodu, tak? Nie rozumiejąc, że jak jest napisane, że Bóg zatwardza serca, to znaczy, że dopuszcza to, aby człowiek się zatwardził, czyli respekt Boga przed wolną wolą człowieka, która nie chce się ugiąć względem jego zamysłowi, tak? Jeżeli człowiek jest uparty, pierwszy list do Rzymian, wydaje Bóg takiego na pastwę nic niezdatnego rozumu. I to jest właśnie pokazuje, co się kryje za tym, że Bóg zatwardza serce. Dopuszcza to Bóg, bo widząc Bóg ludzki upór, Bóg to dopuszcza. Zostawia człowieka w tym uporze. Uwaga, żeby tutaj też zrozumieć, co to znaczy, co rozumie się pod pojęciem zostawia Bóg człowieka w tym swoim uporze. To nie znaczy, że Bóg się od człowieka odwraca. 33 rozdział Księgi Hioba wysadza w powietrze cały kalwinizm i pokazuje właśnie to pragnienie Boga, by zbawić człowieka. Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. Przemawia do człowieka przez ból w kościach nieustanny, i tam wymienia całą litanię
jest podsumowanie. Wszystko to Bóg raz i drugi czyni człowiekowi. Pokazane, to jest 33 rozdział Księgi Hioba, jest genialnie pokazana. Ta troska Boga o człowieka, to jego pragnienie zbawienia człowieka. Chce, by puka do człowieka, by odwieźć człowieka od grobu, od ciosu dzidą, tak? Od zabicia. Tylko się na to nie zważa. Czyli zobaczmy, Bóg pozostawia człowieka w jego głupocie, w jego uporze, ale jednocześnie to zostawienie Boga wynikające z poszanowania jego woli absolutnie nie znaczy, że Bóg zostawia takiego człowieka, zabiera mu łaskę, nie przemawia do niego i nie próbuje się do niego dostać. Absolutnie nie. To jest tak, jak właśnie jakby ktoś, jak widzimy kogoś, kto idzie ze sznurkiem popełnić, nie wiem, powiesić się na drzewo i my za nim idziemy i mówi: Józek, nie wieszaj się, Józek, przemyśl sprawę, Józek tego... Ale on mówi: nie, cicho, tam sieć idzie i wisimy, widzimy, przerzuca pętlę przez drzewo, sznurek, tak? Józek, przemyśl sprawę. Dobra, dobra, przemyślałem i się wiesza. Czyli właśnie to jest potępienie. Bóg widzi Józka, który idzie się powiesić, ale on idzie za nim i jeszcze próbuje go powstrzymać. I robi to dotąd, dopóki człowiek finalnie nie umrze w takim stanie, w którym zasługuje na piekło. Dlatego idzie do piekła. Że do końca Bóg, który szedł za nim, próbując przemówić do niego, do końca w uporze tkwił w sprzeciwie względem Boga, w odrzuceniu łaski. I w stanie odrzucenia łaski odszedł, dlatego idzie do piekła. Dlatego święty Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, że ci, co w Panu pomarli, pomarli w Panu, czyli w stanie jest jedności z Chrystusem, w stanie łaski uświęcającej, ci, co w Panu pomarli, tak oni zmartwychwstaną i będą porwani na obłoki na końcu świata. Ale właśnie w Panu pomarli. Tak? Więc klasyczny przykład wyrwania z kontekstu, no to jest powoływanie się na pół zdania, nie? Jeden pośredni, Chrystus, człowiek i koniec, nie? Filip, Tesaloniczan, tam Tymoteusza 1,5 czy tam 2,5, już nie pamiętam, do przecinka i to wystarczy, o. Nie? Więc katolik, jak podaje werset, nawet jeden czy dwa, to one harmonizują z całym Słowem Bożym. Protestant se wyrwie jeden werset, dwa, buduje na tym całą swoją teologię, tylko że tak wyrwane z kontekstu i interpretowane przeczą całemu Pismu Świętemu. Ja, cytując Ezechiela, Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił i żył, nie zaprzecza temu żadnemu innemu fragmentowi z Pisma Świętego, nie zaprzecza temu Słowu Bożemu od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę. Bo to jest dogmat. Pewne stwierdzenia, można powiedzieć, są dogmatyczne i nie może być inaczej. Tutaj nie ma miejsca na jakieś konteksty, interpretacje, to co tam protestanci mówią, hermeneutyka, egzegeza i geneza i greki, i hebrajskie i takie. Nie, Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Koniec, kropka. Żadnych egzeges, hermeneutyk i tych całych tam mądrych mądruści i grek tutaj nie trzeba. Są zbędne i wszystko inne, co się tutaj próbuje tworzyć wokół tego, żeby wykazać, że jednak ten fragment mówi o tym, że Bóg chce śmierci Kazia i Józia, jest przeklętym, zakłamanym, piekielnym fałszem i zniekształcaniem Boga, który jest miłością. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Ten jeden fragment wysadza i miażdży cały kalwinizm.
i będą robić szpagaty. No tak nie chcę, że jednak w tym niechceniu jednak chcę, bo tak chcę, ale nie chcę, ale to jednak człowiek tam jest winny grzechu, Bóg go zostawia, ale Bóg go chce zbawić, ale tak go chce zbawić, że jednak nie chce, bo wszyscy ludzie, to trzeba zrobić definicję, to są wszyscy ludzie. Ja się nasłuchałem takich głupot, takich gniotów. Gniotów, gniecenie ciasta z kału, tym jest kalwinizm. Jutro jest niedziela, najedzcie się takiego placka z kału, co sobie ugnieciecie. Życzę wam smacznego do kawy. Pozdrawiam.